Radio Conchita. Także proszę być z nami. My mówimy, że do Anglii, Ameryki, Białystok i tak nie jadą, bo po co? Jest tutaj wygodnie. Mają Wochenende od czwartku. Myślał o piwie, o wódce, o tym, żeby się wygłupić, komuś nogę podstawić, że jak ktoś umrze, to się cieszą, że mniej ludzi do stołu, bo to jest głód straszny i bieda w Polsce. To zawsze życie, life is brutal. Także tutaj po tej stronie lewej, lewosławne, to wszystko jest, proszę Państwa, złe. A ta prawa strona jest bardzo dobra, prawosławna. Ja zapraszałam nie od dziś do Anglo Ameryki Białystok. Tam się cały dzień modlą, jak będzie teraz, jak jest Pascha. Cały dzień się modlą, Państwo zobaczą. No, a tutaj to burdel taki w tej Warszawie, tramwaj za tramwajem, dziesiątka za dziesiątką jedzie, a nic poza tym przez dłuższy czas, jak jechałam tutaj z tego T-Mobile'u z Puławskiej przy Rakowieckiej. Szybko mi babka załatwiła, dałam dowód, weszła na moje te numery, zapłaciłam kartą, a jak pojechałam do Orange, tej oszustystycznej firmy na Plac Konstytucji, no to już nie było tak łatwo. Ona prosiła o numer klienta, ja mówię, tu jest rachunek do zapłacenia, jest numer konta bankowego, imię i nazwisko, adres i dowód, to jeszcze mało. Akurat nie wzięłam tego telefonu przy sobie z tym abonamentem, ale teraz wezmę. Do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Radio Conchita. Połączenie. Modlili się małżonkowie z parafii Świętego Ojca Pio w Warszawie, Genia i Zygmunt. Szczęść Boże. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Także tam jest Anglo Ameryka Białystok. I nawet Maria jest tutaj z Krakowa mamy trochę molenia i deszczą molenia. Także zapraszamy. Zatrzaśnięte drzwi otwierają się dla wszystkich narodów. W radości Ducha Świętego rodzi się mistyczne ciało Chrystusa. Kościół. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Także tutaj Warszawa jest katolicka, Kościół rzymskokatolicki i nawet w internecie żartowali, że Nycz wpuścił do Kościoła rzymskokatolickiego diabła LGBT. To ja mówię, to już nie jeden diabeł rządzi i nie od teraz, ale od bardzo dawna. Także proszę słuchać radia w kanale, proszę Państwa, nawet Ela Knor, bo bardzo dużo koleżanek moich, ludzi jest takich, którzy słuchają, którzy no, przypominają sobie, wspominają dawne dzieje, uwielbiają słuchać ryzykowego Radia Conchita. Nawet możecie mówić ryzykowne Radio Conchita. U nas praktycznie to jest o wszystkim. Jaka sytuacja tu jest w Warszawie? Dramatyczna, skandalistyczna, proszę Państwa, że nawet Schetyna chce 10 tysięcy czy 100 tysięcy ludzi na ulicę wygonić, żeby oni szaleli, jak we Francji, wiesz. Zwolnić go, Schetynę zwolnić.